Dzień dobry. Jeszcze jestem tutaj z Wami i zapraszam na film z horoskopem na wrzesień 2024. Na pewno już macie dość mojego narzekania na zasięgi, więc powiem tylko, że mimo Waszych i moich, czyli naszych wspólnych wysiłków, nic się nie zmieniło. Nadal potrzebuję Waszego wsparcia, tak w formie aktywności, jak i za pomocą przekazywania darowizn z wykorzystaniem guzików wspieraj i podziękuj, które są pod każdym filmem. Jeśli kanał na siebie nie zarobi, będę musiała po prostu zmienić zajęcie. Nadal robię quizy do tych filmów bardziej edukacyjnych, ale też takie, które mają Wam pokazać z humorem najbardziej wyraziste cechy znaków zodiaku, a dokładniej ludzi, którzy mają Słońce w tych znakach. Z czasem pojawią się inne tematy. Link do społeczności kanału, gdzie są właśnie quizy, znajdziecie pod filmem. Wracając do samej prognozy, jak zawsze podzielonej na 6 sektorów, w każdym znaku w tym miesiącu zaczniemy od Strzelca, a skończymy na Skorpionie. Widzę, że już niewiele osób z tego korzysta, ale pokrótce wyjaśnię, że sektory są potrzebne po to, aby prognoza była do Was możliwie najlepiej dopasowana, bo taką naprawdę dopasowaną to możecie u mnie nabyć na mojej stronie astropolada.pl. Tam jest w prawym górnym rogu taki guzik złóż zamówienie. Można też po stronie pochodzić, popatrzeć. Uwagi też do strony przyjmuję. Można nawet w komentarzu pod filmem napisać, jeżeli komuś czegoś brakuje albo czegoś jest za dużo, to bardzo proszę. A wracając do prognozy, często opisy dla sektorów sąsiednich są podobne, wydają się nawet identyczne i to jest normalne, dlatego że macie te same wpływy, tylko one są w troszeczkę innym przedziale czasowym. A ponieważ robię tą prognozę do każdego sektora, to w każdym sektorze ta data jest inna, kiedy ten wpływ na Was oddziałuje. Po to właśnie, żebyście rzeczywiście wpływ, który trwa dzień albo kilka dni, mogli w jakiś sposób wykorzystać, względnie się ustrzec przed jego negatywnym oddziaływaniem. Bo jeżeli Wam powiem, że któregoś dnia w miesiącu to działa, to wydaje mi się, że pożytek z tego będzie raczej marny. Jeżeli jeszcze raz przypomnę, że zodiak to jest umownie nazwane miejsce na niebie, a w astrologii po prostu mamy go przedstawionego w postaci koła, tak, okręgu, czyli kosmogramu. I on nie ma ani początku, ani końca. I nie ma daty, kiedy zaczyna się baran, kiedy zaczyna się byk, kiedy w ogóle cokolwiek się zaczyna, bo to się nie zaczyna, to po prostu jest. I w momencie, kiedy Słońce wkracza w znak barana, albo w znak byka, albo w każdy inny znak, to jest w danym roku zupełnie inna pora, niż to było rok temu i 10 lat temu i 100 lat temu. I to nigdy nie jest, nie wiem, północ 21 marca, bach, zaczyna nam się baran. Nie, to tak nie działa. Jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, no cóż, trudno. Tak jakby się nie zgadzał, nie wiem, z tym, że jeździmy prawą stroną jezdni, bo takie są po prostu zasady, tak to działa. No ale można zawsze ze wszystkim, prawda, dyskutować. Jeżeli ktoś lubi szczególnie. No w każdym razie tak działa zodiak. Jest to koło, nie ma początku, nie ma końca, stąd nie ma też początku i końca znaków zodiaku. I teraz, jak Wy macie wiedzieć, biedni, gdzie macie to Wasze słońce urodzeniowe? A no po prostu, możecie napisać w komentarzu dzień, miesiąc i rok i muszą być te trzy dni. Dzień, miesiąc i rok Waszego urodzenia, ja wtedy Wam odpiszę z przedziałem Słońca, które w tym dniu, jaki ono tam zrobiło drogę. To jest zwykle około jednego stopnia, ale nigdy nie jest to równy stopień. Czyli nigdy to nie jest 22 do 23, albo bardzo rzadko jest taki równy, ale zwykle to jest powiedzmy sobie 22-30 minut do 22-29 minut, albo coś w ten deseń. No i gdzieś tutaj to Wasze Słońce urodzeniowe jest. I jeżeli jesteśmy na granicy sektorów,
albo znaków tym bardziej, no to warto podać godzinę, bo wtedy jestem w stanie podać dokładne miejsce. A inaczej to nam napisze, no tak, 24:30 do 25:30, no czyli albo piąty, albo piąty, albo szósty sektor, no bo nie wiem który, bo nie wiem o której się urodziliście. Jeżeli dołożycie mi do tej godziny i do tej daty jeszcze miejsce, to będę mogła Wam też podać ascendent. Przy godzinie jeszcze jestem w stanie podać miejsce, znak księżyca. I potem, jeżeli mam te wszystkie trzy informacje, to robię z tego taką małą analizę w komentarzu dla Was. Może być przydatna. Wiem, że się powtarzam, ale pamiętajcie, że kanał bez Was nie przetrwa. Co jest logiczne, no bo jeżeli nikomu się prezentowane treści nie podobają, no to nie ma sensu ich produkować. A jeśli się podobają, są przydatne, to mi pomóżcie go utrzymać. Cudów nieba samo się nie zrobi. A teraz zapraszam do prognozy. Horoskop na wrzesień 2024 dla urodzonych w znaku byka ze słońcem na początku sektora od 0 do 5 stopni. Właśnie znaku byka. Datowo to wychodzi mniej więcej 20-24 kwietnia. Niemniej jednak ważniejsze jest położenie słońca, stąd warto obejrzeć wstęp do tego filmu i dowiedzieć się, co zrobić, żeby tę informację ode mnie po prostu dostać. I tak ci z Was, którzy to słońce mają tylko w pierwszym stopniu byka, czyli urodzenie mniej więcej 20 kwietnia, przez cały miesiąc będziecie pod wpływem kwadratury Plutona do słońca. To jest trudny tranzyt, możemy go mieć raz w życiu. No akurat nikomu nie należy go zazdrościć, no ale jak już się komuś trafił, no to jest. I warto w prognozie rocznej sobie go znaleźć, o nim posłuchać i sobie z nim poradzić. Jego trzeba po prostu przepracować. Wtedy będzie następne inne trudne wpływy będą wtedy zawsze łatwiejsze. I w ogóle, no tutaj mamy tylko dla tych z pierwszego stopnia tą długoterminową, ale ona jest najważniejsza. Naprawdę, jeżeli korzystacie z moich prognoz, to warto jest do tych rocznych zawracać i rzeczywiście mieć z tego jakiś pożytek, bo te krótkoterminowe wpływy, no to są takie drobne wskazówki. One Wam w życiu mocno ani nie nabrużdżą, ani wiele nie pomogą. No zawsze troszkę tam oczywiście, ale to są dużo, to jest 10 razy mniejszy wpływ, jak w przypadku Plutona, to bym powiedziała, że znacznie bardziej jeszcze mniejszy niż te długoterminowe. Więc jeżeli ktoś ma ten długoterminowy, to niech się na nim skupi. A te krótkoterminowe tylko tak trzeba traktować doraźnie. No jako to na przykład tutaj ten kwadratura Plutona jest trudna, te wpływy krótkoterminowe w tym wypadku dla Was są dość dobre. No to już zawsze będzie jakaś tam kilka iskierek w tym miesiącu, będzie łatwiej. Ale to tylko tak można do tego podejść. No ci, którzy nie mają tego długoterminowego, mają inne, których ja nie widzę teraz, bo każdy ma w kosmogramie w innym miejscu księżyc, w innym miejscu ascendent. Do nich też są jakieś tranzyty, ale jakie to niestety tak o się nie da powiedzieć, jak się tego nie widzi. To tylko mogę w prognozie indywidualnej dla Was powiedzieć. No to już, że tak powiem, jak ktoś się zdecyduje, to serdecznie zapraszam. A tak o tych krótkoterminowych, od 1 do 4 września to okres harmonii i równowagi psychicznej, dawek poczucia szczęścia, dzięki czemu z większym optymizmem i nadzieją spojrzycie na nadarzające się okazje. Odważniej będziecie teraz sobą, nie bojąc się opinii otoczenia. Możecie też dać upust swojej kreatywności przez wyraz artystyczny albo w inny sposób podążycie w celu samorealizacji. Jeśli borykacie się z jakimś problemem, to teraz możecie wpaść na nietuzinkowy sposób albo po prostu bardziej uwierzyć w siebie i poradzić sobie z nim. 5 do 13 września odczujesz więcej sił witalnych i poprawę zdrowia, szczególnie jeśli ostatnio trochę szwankowało. Da Ci to szansę na wykonanie sporej ilości zadań. Nie zabraknie Ci też zapału oraz pewności siebie, a nowe możliwości również powinny się pojawić. Wzmoże się chęć zaspokojenia wszelkich instynktów i wzrośnie Twój temperament. I 10 do 12 on tak wejdzie jeszcze w tamten, ale będzie podobnej natury tak naprawdę. To doskonały moment na pracę umysłową, zorganizowanie siebie lub grupy, a także na negocjacje. Ogólnie ludzie będą traktowali Twoje słowa jako mądre i prawdziwe, dlatego możesz na ten dzień zaplanować załatwienie jakiejś ważnej dla siebie sprawy. 24 do 27 września.
To będą trudniejsze czasy dla związków, bo spróbujesz wyrównać wasze obowiązki i prawa, ale będziesz chcieć to zrobić na siłę. Co drugiej stronie może się nie spodobać. Możesz popsuć relacje z otoczeniem, zachowując się zbyt egoistycznie, albo dopadnie cię niezdecydowanie, wynikiem czego jakaś okazja przejdzie koło nosa. To też nie będzie dzień szczytu twoich możliwości twórczych, stąd jeśli jesteś artystą, zaplanuj sobie tych kilka dni wolnych. To już wszystko dla twojego sektora w znaku na wrzesień 2024. Dziękuję ci za obejrzenie, zrozumienie i wsparcie. Subskrybuj kanał, zaglądaj co kilka dni, daj łapkę w górę i udostępnij, jeśli chcesz zobaczyć prognozę na kolejny miesiąc. Odpowiedzieć na ciekawy quiz i dowiedzieć się więcej o astrologii, czego nie znajdziesz na żadnym innym kanale. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Wszystkim życzę udanego września. Do zobaczenia. Horoskop na wrzesień 2024 dla urodzonych za kubyka ze słońcem urodzeniowym pomiędzy 5, 0,1 stopnia a 10 stopni, czyli takie 6, 7, 8, 9, 10 stopień byka. Datowo to wychodzi mniej więcej 25-29 kwietnia, ale te daty to jest estybacja. Tu się można pomylić na to dwa dni, stąd warto obejrzeć wstęp do tego filmu i dowiedzieć się, co zrobić, żeby ode mnie położenie swojego słońca po prostu dostać. Ci z was, którzy to słońce mają od 7 do 10 stopnia, czyli tak naprawdę cały sektor oprócz pierwszego stopnia sektoru, mniej więcej urodzeni 26-29 kwietnia, przez cały miesiąc będziecie pod wpływem trygonu Ceres do słońca. To jest wpływ pozytywny, nie z tych najsilniejszych, ale zawsze bardziej silny i bardziej oddziałujący niż te następne krótkoterminowe, dlatego naprawdę warto wykonać ten wysiłek, znaleźć prognozę roczną dla swojego sektora i znaku i ten trygon Ceres do Słońca też tam znaleźć i sobie o nim posłuchać, żeby wiedzieć, z czym to się je. Jeżeli chodzi tak w ogóle, no to w ogóle najważniejsze są te prognozy długoterminowe, więc to na tym musicie się skupić, a te krótkoterminowe to macie tutaj też kilka. I tak, w zasadzie tylko 1 września masz wrażenie, że wszystko, czego się dotkniesz, zamienia się w złoto. Dzięki optymizmowi i entuzjazmowi podnosisz na duchu ludzi wokół siebie, a oni chętnie wspierają Ciebie w Twoich dążeniach. Poczujesz się też bardziej pewnie siebie i towarzysko, dlatego to świetny czas na nawiązywanie kontaktów lub nadrabianie znajomości już z istniejącymi przyjaciółmi. Mniej boisz się teraz ryzyka, ale nadal zachowujesz rozsądek, dzięki czemu ten dzień może Ci przynieść jakiś mały sukces. 5 do 15 września to okres harmonii i równowagi psychicznej, nawet poczucia szczęścia, dzięki czemu z większym optymizmem i nadzieją spojrzycie na nadarzające się okazje. Odważniej będziecie teraz sobą, nie bojąc się opinii otoczenia. Możecie też dać upust swojej kreatywności przez wyraz artystyczny albo w inny sposób podążycie w celu samorealizacji. Jeśli borykacie się z jakimś problemem, to teraz możecie wpaść na nietuzinkowy sposób albo po prostu bardziej uwierzyć w siebie i poradzić sobie z nim. I też się pod koniec nałoży 13 do 15 września, ale charakter podobny. To doskonały moment na pracę umysłową, zorganizowanie siebie lub grupy, a także na negocjacje. Ogólnie ludzie będą traktowali Twoje słowa jako mądre i prawdziwe, dlatego możesz na ten dzień zaplanować załatwienie jakiejś ważnej dla siebie sprawy. I troszkę też się nałoży 14 do 21 września, ale nadal w podobnym stylu. Odczujesz więcej sił witalnych i poprawę zdrowia, szczególnie jeśli ostatnio trochę szwankowało. Da Ci to szansę na wykonanie sporej ilości zadań. Nie zabraknie Ci też zapału oraz pewności siebie, a nowe możliwości również powinny się pojawić. Wzmoże się chęć zaspokojenia wszelkich instynktów i wzrośnie Twój temperament. I 28 do 30 września. To będą trudniejsze czasy dla związków, bo spróbujesz wyrównać wasze obowiązki i prawa, ale
będziesz chcieć to zrobić na siłę. Co drugiej stronie może się nie spodobać. Możesz popsuć relacje z otoczeniem, zachowując się zbyt egoistycznie, albo dopadnie cię niezdecydowanie, wynikiem czego jakaś okazja przejdzie koło nosa. To też nie będzie dzień szczytu twoich możliwości twórczych, stąd jeśli jesteś artystą, zaplanuj sobie tych kilka dni wolnych. To już wszystko dla twojego sektora w znaku na wrzesień 2024. Dziękuję ci za obejrzenie, zrozumienie i wsparcie. Subskrybuj kanał, zaglądaj co kilka dni, daj łapkę w górę i udostępnij, jeśli chcesz zobaczyć prognozę na kolejny miesiąc. Odpowiedzieć na ciekawy quiz i dowiedzieć się więcej o astrologii, czego nie znajdziesz na żadnym innym kanale. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Wszystkim życzę udanego września. Do zobaczenia. Horoskop na wrzesień 2024 dla urodzonych znaku byka ze słońcem urodzeniowym pomiędzy 10,01 stopnia a 15 stopni tegoż właśnie znaku byka. Datowo to wychodzi mniej więcej 30 kwietnia do 4 maja, ale daty to jest tylko estymacja. Warto obejrzeć wstęp do tego filmu i dowiedzieć się, co zrobić, żeby ode mnie położenie swojego słońca dostać. Wiele osób skorzystało, to nic nie kosztuje, więc zachęcam. Ci, którzy to słońce mają w 14 i 15 stopniu, urodzeni mniej więcej 3-4 maja, przez cały miesiąc będą pod wpływem sekstylu Saturna do słońca. To jest wpływ pozytywny, warto jest wiedzieć, co ze sobą niesie. Zachęcam do powrotu do prognozy rocznej dla waszego sektora i znaku, bo tam o nim mówię więcej, znacznie więcej. I ci, którzy to słońce mają w 11 stopniu, czyli urodzeni mniej więcej 30 kwietnia, w trzeciej dekadzie miesiąca tylko, będą pod wpływem trygonu z Ceres do Słońca. Wpływ jest pozytywny, nie z najsilniejszych, ale też omówiony w prognozie rocznej dla waszego sektora i znaku i też zachęcam, bo te wpływy długoterminowe, one są najważniejsze. No, jeżeli ktoś ich nie ma, to wcale nie znaczy, że nic ważnego nie będzie się w tym miesiącu działo, bo macie Księżyc, macie Ascendent i wszystkie inne planety w kosmogramach swoich, do których też tranzyty się odbywają. Nie da się o nich powiedzieć w prognozie ogólnej, da się natomiast zrobić dla was prognozę roczną czy jakąkolwiek inną. Jeżeli będziecie zainteresowani, to zapraszam. No a jeżeli chcecie tylko z takich korzystać, też zawsze coś dadzą. I teraz te wpływy krótkoterminowe, które są znacznie słabsze od tych długoterminowych, to jest 1/10, czasami znacznie mniej, ale są, też czasami mogą się przydać, więc o nich mówię. 2 do 7 września masz wrażenie, że wszystko, czego się dotkniesz, zamienia się w złoto. Dzięki optymizmowi i entuzjazmowi podnosisz na duchu ludzi wokół siebie, a oni chętnie wspierają Ciebie w Twoich dążeniach. Poczujesz się też bardziej pewnie siebie i towarzysko, dlatego to świetny czas na nawiązywanie kontaktów lub nadrabianie znajomości już z istniejącymi przyjaciółmi. Mniej boisz się teraz ryzyka, ale nadal zachowujesz rozsądek, dzięki czemu ten dzień może Ci przynieść jakiś mały sukces. 16 do 18 września to doskonały moment na pracę umysłową, zorganizowanie siebie lub grupy, a także na negocjacje. Ogólnie ludzie będą traktowali Twoje słowa jako mądre i prawdziwe, dlatego możesz na ten dzień zaplanować załatwienie jakiejś ważnej dla siebie sprawy. I trochę dłużej, ale w podobnym charakterze, 16 do 25 września to okres harmonii i równowagi psychicznej, nawet poczucia szczęścia, dzięki czemu z większym optymizmem i nadzieją spojrzycie na nadarzające się okazje. Odważniej będziecie teraz sobą, nie bojąc się opinii otoczenia. Możecie też dać upust swojej kreatywności przez wyraz artystyczny albo w inny sposób podążycie w celu samorealizacji. Jeśli borykacie się z jakimś problemem, to teraz możecie wpaść na nietuzinkowy sposób albo po prostu bardziej uwierzyć w siebie i poradzić sobie z nim. Też się trochę nałoży, ale też w podobnym charakterze. 22 do 30 września odczujesz więcej sił witalnych i poprawę zdrowia, szczególnie jeśli ostatnio trochę szwankowało. Da Ci to szansę na wykonanie sporej ilości zadań.
Nie zabraknie czy też zapału oraz pewności siebie, a nowe możliwości również powinny się pojawić. Wzmoże się chęć zaspokojenia wszelkich instynktów i wzrośnie Twój temperament. To już wszystko dla Twojego sektora w znaku na wrzesień 2024. Dziękuję Ci za obejrzenie, zrozumienie i wsparcie. Subskrybuj kanał, zaglądaj co kilka dni, daj łapkę w górę i udostępnij, jeśli chcesz zobaczyć prognozę na kolejny miesiąc. Odpowiedzieć na ciekawy quiz i dowiedzieć się więcej o astrologii, czego nie znajdziesz na żadnym innym kanale. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Wszystkim życzę udanego września. Do zobaczenia. Horoskop na wrzesień 2024 dla urodzonych w znaku byka ze słońcem urodzeniowym pomiędzy 15.01 a 20 stopni tegoż właśnie znaku byka. Datowo to wychodzi mniej więcej 5-9 maj. Ale to jest tylko estymacja, ważniejsze jest położenie słońca. Warto obejrzeć wstęp do tego filmu, gdzie ja tłumaczę, co zrobić, żeby ode mnie taką informację o tym właśnie swoim słońcu i nie tylko otrzymać. Ci, którzy to słońce mają w 16, 17 bądź 18 stopniu byka, czyli mniej więcej urodzenie 5 do 7 maja, przez dwie pierwsze dekady będziecie pod wpływem sekstylu Saturna do Słońca. To jest wpływ pozytywny, wymagający świadomości jego istnienia i może być bardzo przydatny. Stąd zachęcam Wasze stopnie do zapoznania się z prognozą roczną właśnie w odszukaniu, do odszukania w Waszym sektorze i znaku informacji o sekstylu Saturna do Słońca, bo teraz on działa, a ja tam o nim sporo mówię. Te wpływy długoterminowe są najważniejsze. One robią Wam tak naprawdę tło i to na kilka miesięcy, jeśli chodzi o Saturna, nawet na półtora roku, zależy od tego, jak szybko on biegnie. W każdym razie one są i tak najistotniejsze. No tutaj dotyczy tylko 3 stopni, niemniej jednak to nie znaczy, że pozostali żadnego długoterminowego tranzytu w swoim kosmogramie teraz nie mają, bo mają na pewno. Ale jest, no nie do Słońca, tylko na przykład do ascendentu, do Księżyca albo do jakiejś innej planety. No niestety nie da się tego zrobić w takim zestawieniu dla wszystkich, ale da się to zrobić w prognozie indywidualnej i ja bardzo chętnie takową jestem w stanie przygotować, jeżeli ktoś jest chętny, to zapraszam. A jeżeli ktoś woli skorzystać z takich ogólnodostępnych, no to zostały nam jeszcze tylko 3 wpływy krótkoterminowe dla Was tutaj. Znacznie są słabsze od tych długoterminowych, to od razu mówię. 8 do 12 września. Masz wrażenie, że wszystko, czego się dotkniesz, zamienia się w złoto. Dzięki optymizmowi i entuzjazmowi podnosisz na duchu ludzi wokół siebie, a oni chętnie wspierają Ciebie w Twoich dążeniach. Poczujesz się też bardziej pewnie siebie i towarzysko, dlatego to świetny czas na nawiązywanie kontaktów lub nadrabianie znajomości już z istniejącymi przyjaciółmi. Mniej boisz się teraz ryzyka, ale nadal zachowujesz rozsądek, dzięki czemu ten dzień może Ci przynieść jakiś mały sukces. 19 i 20 września to doskonały moment na pracę umysłową, zorganizowanie siebie lub grupy, a także na negocjacje. Ogólnie ludzie będą traktowali Twoje słowa jako mądre i prawdziwe, dlatego możesz na ten dzień zaplanować załatwienie jakiejś ważnej dla siebie sprawy. I od 26 do 30 września. To okres harmonii i równowagi psychicznej, dawek poczucia szczęścia, dzięki czemu z większym optymizmem i nadzieją spojrzycie na nadarzające się okazje. Odważniej będziecie teraz sobą, nie bojąc się opinii otoczenia. Możecie też dać upust swojej kreatywności przez wyraz artystyczny albo w inny sposób podążycie w celu samorealizacji. Jeśli borykacie się z jakimś problemem, to teraz możecie wpaść na nietuzinkowy sposób albo po prostu bardziej uwierzyć w siebie i poradzić sobie z nim. To już wszystko dla Twojego sektora w znaku na wrzesień 2024. Dziękuję Ci za obejrzenie, zrozumienie i wsparcie. Subskrybuj kanał, zaglądaj co kilka dni, daj łapkę w górę i udostępnij, jeśli chcesz zobaczyć prognozę na kolejny miesiąc. Odpowiedzieć na ciekawy quiz i dowiedzieć się więcej o astrologii, czego nie znajdziesz na żadnym innym kanale. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Wszystkim życzę udanego września.
Do zobaczenia. Horoskop na wrzesień 2024 dla urodzonych znaku byka ze słońcem między 20,01 stopnia a 25 stopni, czy 20 stopni i 0,1 minuty do 25 stopni. Datowo to wychodzi mniej więcej 10-14 maja, a to jest tylko estymacja. Ważniejsze jest położenie słońca. We wstępie do tego filmu mówię, co zrobić, żeby ode mnie to położenie swojego słońca urodzeniowego dostać i parę innych rzeczy też. Dla Was nie ma niestety takich długoterminowych wpływów w ogóle w tym miesiącu do słońca. One są najważniejsze. To, że ich nie ma tutaj, to nie znaczy, że ich nie ma w ogóle do Waszego kosmogramu, bo są do ascendentu, są do księżyca, do innych planet, ale nie da się o nich powiedzieć w takiej prognozie dla wszystkich, tylko w prognozie indywidualnej, której ja również sporządzam na zamówienie, więc zapraszam. A wracając do tych krótkoterminowych wpływów, no one za mocne nie są, ale są, więc też warto o nich nadmienić. Od 1 do 5 września Twoja pewność siebie może zostać zachwiana z powodu chłodnego przyjęcia przez kogoś, a wtedy zwątpisz w to, co robisz. Staraj się nie odbierać cudzych reakcji jako krytyki, ale raczej jako taką informację zwrotną, z której można zrobić użytek. Czy Twoje ambicje i oczekiwania są realne i rozsądne? Być może w wyniku takiej właśnie krytyki będzie trzeba poprawić jakiś projekt i podejść do tego praktycznie, bo te zmiany pomogą Ci zakończyć Twoje przedsięwzięcie sukcesem. Prawdopodobne są teraz nieporozumienia. Musisz uważać na to, co mówisz i piszesz, a potem upewnij się, że druga strona zrozumiała to dokładnie tak, jakie były Twoje intencje. 13 do 17 września masz wrażenie, że wszystko, czego się dotkniesz, zamienia się w złoto. Dzięki optymizmowi i entuzjazmowi podnosisz na duch ludzi wokół siebie, a oni chętnie wspierają Ciebie w Twoich dążeniach. Poczujesz się też bardziej pewnie siebie i towarzysko, dlatego to świetny czas na nawiązywanie kontaktów lub nadrabianie znajomości już z istniejącymi przyjaciółmi. Mniej boisz się teraz ryzyka, ale nadal zachowujesz rozsądek, dzięki czemu ten dzień może Ci przynieść jakiś mały sukces. 21 do 23 września to doskonały moment na pracę umysłową, zorganizowanie siebie lub grupy, a także na negocjacje. Ogólnie ludzie będą traktowali Twoje słowa jako mądre i prawdziwe, dlatego możesz na ten dzień zaplanować załatwienie jakiejś ważnej dla siebie sprawy. To już wszystko dla Twojego sektora w znaku na wrzesień 2024. Dziękuję Ci za obejrzenie, zrozumienie i wsparcie. Subskrybuj kanał, zaglądaj co kilka dni, daj łapkę w górę i udostępnij, jeśli chcesz zobaczyć prognozę na kolejny miesiąc. Odpowiedzieć na ciekawy quiz i dowiedzieć się więcej o astrologii, czego nie znajdziesz na żadnym innym kanale. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Wszystkim życzę udanego września. Do zobaczenia. Horoskop na wrzesień 2024 dla urodzonych w znaku byka w ostatnim sektorze, czyli 25.01 do 30 stopnia byka właśnie. Datowo to wychodzi mniej więcej 15-20 maj, ale to jest tylko estymacja. Warto obejrzeć wstęp do tego filmu i posłuchać, co zrobić, żeby ode mnie tą pozycję swojego słońca i parę innych rzeczy też dostać. Ci, którzy mają to słońce w 27, 8, 9 i 30 stopniu, czyli bez tego pierwszego stopnia Waszego sektora, a zatem urodzeni mniej więcej 17 do 20 maja, przez pierwszą dekadę będą odczuwali opozycję Pallas do słońca. To jest wpływ z tych trudniejszych, ale nie tych tak katastroficznie trudnych. Warto sobie w prognozie rocznej o tym dla Was posłuchać. Z kolei ci, których słońce jest w 28, 9 i 30 stopniu, czy trochę węższy przedział, mniej więcej 18-20 maj, jeśli chodzi o daty urodzenia, przez cały miesiąc będziecie pod wpływem sekstylu Neptuna do słońca. Wpływ jest pozytywny, o ile człowiek ma jego świadomość, w związku z czym też zachęcam do posłuchania w prognozie rocznej dla Waszego sektora i znaku. Ci, których słońce jest w 27 i 8 stopniu, czyli mniej więcej 16-17 maja urodzeni, przez też cały miesiąc będziecie pod wpływem koniunkcji Urana do Słońca.
Nawet jak się uprzecie i nie pójdziecie do rocznej prognozy sobie o nim posłuchać, to i tak nie da się tego nie zauważyć, a warto posłuchać, żeby wiedzieć, jak sobie z tym poradzić, bo jest to wpływ, który macie zwykle raz w życiu, a niektórzy nie dożywają i no, on potrafi przewrócić życie jak najbardziej do góry nogami i to w sensie absolutnie dosłownym. I ci, których Słońce jest w 30 stopniu, czyli mniej więcej 20 maja urodzeni, przez cały miesiąc odczują trygon Plutona do Słońca. To z kolei też jest raz w życiu, ale ten jest dobry, wspierający i też warto sobie o nim w prognozie rocznej posłuchać, żeby z niego jak najwięcej skorzystać. Te prognozy długoterminowe, o których powiedziałam teraz, ja wiem, że to jest trudne, że to tam trzeba się skupić na tych stopniach, a w ogóle jeszcze zapytać o ten swój stopień. No tyle roboty. I jeszcze wrócić do tej rocznej prognozy i jeszcze o nich słuchać. Tak naprawdę, jeżeli chcecie mieć jakikolwiek pożytek z tego, to właśnie to jest najważniejsze. Te prognozy długoterminowe. One Wam budują Pluton kilka lat, Uran co najmniej półtora roku, Neptun też ze dwa lata, no Pallas to jest krótki wpływ. Ale to są rzeczy, które się dzieją dzisiaj, one potem wrócą, już pewnie tam kiedyś się odzywały, a Wy nie wiecie dlaczego, po co. Jeżeli chcecie korzystać z prognoz astrologicznych, to musicie troszeczkę też tak no z siebie dać, nie? Żeby rzeczywiście z tego skorzystać. No tak ja się przynajmniej staram. Oczywiście są też wpływy długoterminowe do Waszego ascendentu, do Waszego księżyca w tym samym czasie. Niektóre mogą Wam pomóc z tymi trudnymi, inne mogą no niespecjalnie Wam pomóc, ale no, no ja nie jestem w stanie o nich powiedzieć, bo ja nie widzę Waszego kosmogramu, ale mogę Wam zrobić prognozę indywidualną na zamówienie i wtedy będziecie wiedzieli wszystko co do na przykład najbliższego roku. No ale to już dla chętnych, a ci, którzy chętni nie są, to niech chociaż trochę pracy wykonają i czegoś więcej się dowiedzą, skorzystając z tej prognozy rocznej i wiedzą, co faktycznie będzie się działo i jak sobie z tym radzić. A ta prognoza następna, te wpływy krótkoterminowe, macie 3 w tym miesiącu. I tak, od 6 do 9 września. Twoja pewność siebie może zostać zachwiana z powodu chłodnego przyjęcia przez kogoś, a wtedy zwątpisz w to, co robisz. Staraj się nie odbierać cudzych reakcji jako krytyki, ale raczej jako taką informację zwrotną, z której można zrobić użytek. Czy Twoje ambicje i oczekiwania są realne i rozsądne? Być może w wyniku takiej właśnie krytyki będzie trzeba poprawić jakiś projekt i podejść do tego praktycznie, bo te zmiany pomogą Ci zakończyć Twoje przedsięwzięcie sukcesem. Prawdopodobne są teraz nieporozumienia. Musisz uważać na to, co mówisz i piszesz, a potem upewnij się, że druga strona zrozumiała to dokładnie tak, jakie były Twoje intencje. 18 do 23 września masz wrażenie, że wszystko, czego się dotkniesz, zamienia się w złoto. Dzięki optymizmowi i entuzjazmowi podnosisz na duchu ludzi wokół siebie, a oni chętnie wspierają Ciebie w Twoich dążeniach. Poczujesz się też bardziej pewnie siebie i towarzysko, dlatego to świetny czas na nawiązywanie kontaktów lub nadrabianie znajomości już z istniejącymi przyjaciółmi. Mniej boisz się teraz ryzyka, ale nadal zachowujesz rozsądek, dzięki czemu ten dzień może Ci przynieść jakiś mały sukces. I od 24 do 26 września to doskonały moment na pracę umysłową, zorganizowanie siebie lub grupy, a także na negocjacje. Ogólnie ludzie będą traktowali Twoje słowa jako mądre i prawdziwe, dlatego możesz na ten dzień zaplanować załatwienie jakiejś ważnej dla siebie sprawy. To już wszystko dla Twojego sektora w znaku na wrzesień 2024. Dziękuję Ci za obejrzenie, zrozumienie i wsparcie. Subskrybuj kanał, zaglądaj co kilka dni, daj łapkę w górę i udostępnij, jeśli chcesz zobaczyć prognozę na kolejny miesiąc. Odpowiedzieć na ciekawy quiz i dowiedzieć się więcej o astrologii, czego nie znajdziesz na żadnym innym kanale. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Wszystkim życzę udanego września. Do zobaczenia!